Krzysztof Kiełkowski w swoim klubie zajmuje się trudnymi przypadkami, walczy z otyłością, motywuje i daje niezły wycisk. W klubie panuje niezwykła atmosfera, zresztą sami bywalcy pomagali remontować to miejsce. Te zajęcia z krosu są wyjątkowe, bo gromadzą osoby ze zbędnymi kilogramami i pomagają im walczyć o lepsze życie. Zajęcia tak na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo fajnie, prosto, bezwysiłkowo, a jeżeli bierze się już w nich czynny udział, no to naprawdę daje to do myślenia. Niby każdy robi na swoje tempo, no to jest zaleta tych ćwiczeń, jednakże każdy ma jakąś tam swoją wydolność, tak, sprawność fizyczną, no i jeżeli ktoś robi szybciej, ktoś robi wolniej, to i tak obydwie te osoby się męczą. Także te zajęcia mają jedną fajną zaletę, umią łączyć te dwie rzeczy, czyli przede wszystkim kondycję, no i ładne spalanie tkanki tłuszczowej. Można powiedzieć o jakiejś wyjątkowości tych zajęć? No tak, to są jedyne zajęcia w okolicy, które robimy właśnie dla osób ze zbędnymi kilogramami. I tak jak mówiłem wcześniej, one się tu świetnie czują ze względu na to, że nie ma takiego lansu, jak to jest powszechnie brane na jakichś tam sieciówkach, prawda? Przychodzą ładne dziewczyny, szczupłe, zgrabne i tak de facto nie wiemy, czy one chcą trenować, czy one już się tak ładnie wytrenowały. No i takie osoby, powiedzmy sobie, się krępują. Tu nikt się nie krępuje, a wręcz przeciwnie, wszyscy nawzajem sobie kibicują. Wynika to przede wszystkim z tego, że jest świetna atmosfera. Jedna pani drugą panią wspiera, tak? Jeżeli ktoś nie potrafi poradzić sobie w jakichś ćwiczeniach, to naprawdę jest taka fajna współpraca, te panie się tak angażują razem. No a jeżeli przychodzimy na zajęcia, tak? I rozmawiamy z panią, która już zrzuciła 60 kg, no to daje nam takiego kopa i mówi, kurde, jak ona dała radę z taką nadwagą, to dlaczego ja bym nie miała dać rady? I mamy tu fajny przedział wiekowy od 15 do 60 paru lat i każdy sobie radzi, więc nie widzę z tym problemu. Jakiś rekord na przykład w tych kilogramach macie? Mamy w tym roku pani, która u nas trenuje, kierowca tira, więc no niestety te kilogramy jej przybyły, bo lubiła sobie pojeść za kierownicą, 60 kilogramów. I teraz za chwilę o 20 rozpoczną się zajęcia? Tak, będą zajęcia dzisiaj z krosa. Pani kierowca tira jest rekordzistką, schudła prawie 60 kg, nie wyobraża sobie rezygnacji z aktywnego trybu życia. To są ciężkie treningi, jakie macie ćwiczenia? Początkowo dla mnie te treningi były bardzo ciężkie, bo średnio po 10-15 sekundach takiego treningu ostrego. Ja miałam zawroty głowy, nudności, a w tym momencie takie 40 minut dla mnie jest spokojnie do zrobienia. Niektórzy tu wracają, bo jak się złapie bakcyla, to ciężko spocząć na laurach. Było ciężko, ale niestety praca i styl życia nie mogłam. Musiałam przerwać, ale trener dał mi tą możliwość powrotu i jestem. Jak taki trening wygląda? Jesteście pod okiem trenera? Macie jakiś plan ćwiczeń wcześniej ułożony, czy przeskakujecie z ćwiczenia na ćwiczenie? To są trudne ćwiczenia. Niektóre ćwiczenia są trudne, to już zależy jaki jest, czy jest obwodowy, czy typowy cross wyczynowy, różnie jest. Naprawdę to jest trudno powiedzieć, co trenerowi wpadnie do głowy w danym dniu. I tak wychodzisz z sali, mokra cała? Tak. Nie da się nie być mokrym, naprawdę. Mokra, ale szczęśliwa, jest jeszcze jeden plus tych zajęć. Dzięki nim te chłopaki mogą trenować tu za darmo. No mamy zajęcia dla dzieci od lat 5 do lat 13. To są takie zajęcia, powiedzmy, ogólnorozwojowe. Wchodzenie po linach, jakieś przewrotki, takie to, czego nam brakuje ogólnie na WF-ie, tak? Natomiast już zajęcia od 13 wzwyż, to są zajęcia stricte ze sztuk walki i tam mamy, już typowo robimy pod MMA, z tym, że to jest pod Polskim Związkiem, pod patronatem Polskiego Związku Jiu-Jitsu, więc no, ale wyniki mamy naprawdę świetne. Zresztą najlepszym zawodnikiem w Polsce okazał się nasz zawodnik Cyprian Wieczorek. W tym roku mamy amatorską ligę w ogóle w Polsce MMA, jest pierwszy, numer jeden na ponad 1000 zawodników. No to świadczy o czymś, tak?
jak długo wy tutaj przychodzicie i trenujecie? Ja 3 lata. Chyba tak koło jakieś pół roku. No i no, mnóstwo tutaj potu przelałem. Raz miałem nawet rozwalony nos, ale mimo to tego nie żałuję, bo naprawdę no, spoko zabawa, fajna. Polecam wszystkim. Czyli co wy trenujecie? Co to jest i kto was trenuje? Powiedzmy też o tym chłopaku obok. Głównie MMA. Głównie Cypek nas trenuje. Cyprian to mistrz MMA juniorów. Trenuję tutaj 3 lata, mam ogólnie 16. Ćwiczę tutaj MMA. Z chłopakami mamy zajęcie za darmo. Współpracujemy przede wszystkim z miastem. Cypek, jak mówią koledzy, to bardzo skromny i pracowity chłopak. Wiele w życiu przeszedł i teraz znajduje się w rodzinie zastępczej. Klub to jego drugi, a może i pierwszy dom. Powiedzmy o tym sukcesie twoim, no bo ty jesteś mistrzem. No, mistrzem Europy, tak. Czyli coś nam opowiedz, jak było na zawodach, jak w ogóle czujesz się w tej dyscyplinie? W tej dyscyplinie czuję się dobrze. Na zawodach zawsze jest ciężko. A czy ty nie czujesz jakoś takiej dumy z tego, że no, osiągnąłeś to, co osiągnąłeś? No wiadomo, czuję dumę, tylko chciałbym pracować jeszcze ciężej i jeszcze dalej zaś. To powiedz mi o swoich planach na przyszłość. Chciałbym być mistrzem świata. Teraz mistrz juniorów, ale z taką siłą charakteru dla nas to już mistrz świata. Nie trzeba być wielkim, żeby zacząć, ale trzeba zacząć, aby być wielkim.